Yo, tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Def Jam Vendetta. No i zobaczymy, co od nas tak naprawdę Angel chce. Aha, to niezła Angel. No to chyba jest problem. Chyba jest problem. Okej, więc jak widać, tak to się prezentuje. Co jak co, ale trzech na jednego banda łysego w końcu, tak? D-Mob tutaj wysłał swoich żołnierzyków, tak to można nazwać. Troszeczkę nie przepadam za tą walką, ze względu na to, że no jest ciężko, trzeba mieć tutaj ogarnięte właśnie te przechwyty, bloki, kontry i tym podobne. No ciężko jest, no jak widzicie, no. Wystarczy, że dwóch się na nas skupi i już jest problem. No ale no zobaczymy, jak to pójdzie. Postaram się skupić tylko i wyłącznie na jednym i jednego uwalić. Myk polega na tym, że po prostu jednego trzeba znokautować. Czyli po prostu wykonać na nim to KO. No ale no zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie właśnie chaos dostaje w pierdziel. No tak jak widzicie, właśnie walczymy ze Snowmanem, Chaosem i Pocket. No i to jest to, co mówiłem, nie? Jak już nas jeden dopadnie, to już taki właśnie łańcuszek może się zacząć. Jeden nas podnosi, drugi nas bije, a trzeci tylko sobie lata Ale no dobra, nie ma co tu pierdzieli, dawaj, pyk. Bombo na banie, kończymy balet, lecimy. Trzeba ten paseczek nabijać i często robić uniki. Chodź. No to teraz skupionko na tym małym kuźwa zgredzie, tylko że no nie pykło. Dobra, Snowman, teraz ty będziesz troszeczkę obijany. Cały czas trzeba tutaj właśnie tłuc. I myk, dobra. Nie, przestań. Pocket, nie rozkręcaj się tu. Dzieciaczku. Pyk, kolaneczko, tak jest. Nie. Blok. Fuck. O, proszę, jeszcze tutaj rzuty nawet drużynowe sobie wykonują. Nie fajnie. Kurde, Pocket zaraz pasek będzie miał. Wypadałoby go troszeczkę obić. O ty kurde, gnoju. Z łokcia? Łokieć pięta nie ma klienta, gościu. Fuck, to zwaliłem. Niepotrzebnie go opuściłem. Mogłem już wykonać jakikolwiek rzut, ruch, cokolwiek. Ten mnie teraz tutaj będzie dusił jeszcze. Weź mnie, puść ty. Gnoju śmierdzący. Cyk. Skupić się na jednym i cały czas go katować. Kurde, dziadyga łysy wysyła na nas trzech jakichś frędzlów, kurde. Bo dupeczka D-Moba, kurde. Tutaj no widać, że ciągnie ją do postaci naszej. A łysemu się to nie podoba. Jeszcze kurde wyłapałem łokcia, ja pierdykam. Nie ma żadnego duszenia. Chodź. O, ty wyrywałeś żółt? Ty dziadzie. No dobrze. Nawzajem też się możecie bić. Spoko, jestem za. Cyk. No to chodź, malutki. Chodź. Cyk, kolaneczko. Tak jest, pasek. Trzeba pasek napełniać i robić uniki, a przynajmniej się starać. Kuźwa. Nie przepadam za tą walką, no ale no. Mamy taką walkę, niestety. W ogóle to jest chyba pierwszy raz, kiedy mamy taką wypustoszałą arenę walki. O, pięknie.
tam konterka wyszła, ale teraz mnie panowie katują, no zostawcie chłopa w spokoju, kuźwa, trzech was jest, panie, ja wiem, że Dimov wam zapłacił i w ogóle kazał zlikwidować mnie, ale no kurde. Bez takich, bez takich. Sam by kuźwa dziadyga łysy przyszedł tutaj. Cokolwiek zrobił, a nie kurde. Jak typowy facet, a nie osiłków swoich wysyła. Dobra, 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 dobra. Bloczek, bloczek, bloczek. Postarać się złapać. O właśnie, kolaneczko. Tak jest, tak jest. No to największego teraz będziemy bić. Nie ma co, nie ma co, nie ma co. Pocket tak jak nie no, w sumie House'owi też dosyć szybko to życie się zregenerowało. A o swoim też w ogóle może lepiej, jak nie będę wspominał. Chodź, 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 Snowman, chodź, chodź. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. I cyk, jeszcze raz, dobra. Jeszcze raz. O, gdzie mnie tu katujecie? Dobra, czas spierdzielać. Albo po prostu o, można sobie podnieść. Chodź. Chodź, 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 chodź. Kurde. O, cyk, kontereczka, tak jest. Pyk, elegancko, dobra. Danger ma już Snowman, jak i House. Więc w sumie spoko. I tego paska mamy całkiem, więc... No nie. Shit. Też mam danger. Ale oni dużo tego paska nie mają. Więc no nie ma się co tutaj za bardzo przejmować. Tylko kuźwa, przestań mnie łamać oczywiście. Gnoj śmierdzący, chodź kurde. Snowman ty. Zaraz ci nakarmię śniegiem, ale żółtym. Dobra, no to teraz... Małego trzeba tłuc. W ogóle, jak macie jakąś szajkę, taką przestępczą, tak to można nazwać, to zawsze mamy jakiegoś knypka w ekipie. Dobra, jest ten, Blazin. Lecimy. Raz, dwa. Jest, KO. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Kurde. Knypek jak spierdziela. O ty! Dimov called him my mark. He owns me, man. O ty! Manny zdradza. Oż ty! No nieładnie, nieładnie, nieładnie. Trochę nie ma funduszy, żeby cokolwiek ulepszyć. Więc no dobra. Zaczynamy cały ten turniej Def Jam. Jest cała tutaj szajeczka. Ale coś ty Manny zrobił, kurde. Coś ty Manny zrobił, co ty Manny zrobiłeś. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie z twojej strony, kurde. O. Cipcia się martwi. Ale jest, Spider wychodzi, kurde. No i co, łyso ci, kurde? Gnoju śmierdzący? Okej. Okay. Pierwszy przeciwnik. Kate Mary. W sumie, jak mam być szczery, to za dużo nie wiem na temat tego gościa. Jedyne wiem to, że na przykład pojawił się na płycie polskiego rapera OSTR-a. Także, no. Za bardzo jakoś jego twórczość mi nie miałem okazji poznać. Ale z tego co kojarzę, no to jego traczek też występuje właśnie w Def Jamie.
Ale no dobra, nie ma co tutaj robić jakiekolwiek pitu-pitu. Trzeba się tłuc. No i w końcu, jeden na jednego, tak jest, a nie jakieś trzech na jednego, kurde. Łysolec, kurde, pozwolił sobie wysłać jakiś, kurde, parobków do pobicia. No ale dobra, turniej właśnie tego całego Dev Jama, czyli to co ogłosił tam D-Mob, jest rozpoczęty. No i Spider leci po swoje, tak jest. W zasadzie można już powiedzieć, że jest to końcówka gry. Także spoko. I gościu całkiem taki mocny oklep dostaje, jak mam być szczery, już jest paseczek napełniony. Wyprowadźmy sobie. Rzucik, czy ja będę mógł go jakoś przyłożyć? O, odsunął się. No ale niestety odliczenie zakończyło się tylko na dwóch. Całe szczęście, że w Dev Jamie Fight for Nowy Jork zostało wprowadzone więcej możliwości wykończenia przeciwnika. No i zrezygnowali przede wszystkim z tego właśnie przykładania, pinowania, tak? Przykładania, przyłożenia. Więc to jest spoko. Bardziej trzeba się skupić na tym, że po prostu musimy mocny cios wykonać, tak? Ale no to już sobie będziecie mogli zobaczyć, jak już będę robił Dev Jam Fight for Nowy Jork. A robić na pewno będę. Zastanawiam się tylko, czy starać się, bo tam tworzymy postać, tak? Starać się właśnie stworzyć jakąś postać, która będzie podobna do jakiegoś rapera, czy nie wiem, może stworzyć inną postać, którą mieliśmy tutaj do wyboru do grania, tak? Czyli tego tanka, tam był Proof i kurczę, zapomniałem, kto jeszcze był. No ale no mniejsza. No oczywiście, jasne, reversal, pewnie. Chodź, misiu, chodź. No kurde, serio? Przerzut, cyk. O ty dziadzio. O nie, to mogłem uniknąć, Jeszcze gościu ma całkiem sporo paska, ale szybko mu schodzi, czy szybko, no dosyć tak w miarę mu schodzi ten pasek, tego Blazin. Więc go tylko i wyłącznie tłuc, katować, o ty kurde, rewersalki mi tu będziesz robił, nie ma takiego bicia, cyk. Boli? Bo miało boleć. O, o, tak jest, ładnie. Pyk. A mi buta sprzedał. Dziadyga, kurde. Nie ma takiego bicia gnoju. Slam dance. Ciekawa nazwa rzutu, okej. Okay. O, fajnie, tamcik wszedł. Czyli pasek został powiększony. Ekstra, gitara. O, może skupić się właśnie na tej nóżce, bo troszeczkę już tam życia nie ma. Połowa została, więc w razie czego może jakiś submission wejdzie. I to chyba będzie moje pierwsze w ogóle poddanie się. Poddanie przeciwnika w zasadzie. Tak to powinienem powiedzieć. Cyk, kolaneczko. O, i tak jest, nóżka. Ciągnij go za tam girę. Łam mu tą szkitę. Jak zapałkę dosłownie. Będzie klepane jak Najman. O, tutaj dup ci dałem. Nie ten. Rzut, przechwyt. O, tak jest, tak jest. Nie! Kurde. Ale już jest lepiej, bo zaczynam więcej właśnie kontrolować, robić tych przechwytów wszelakich i tym podobne, więc spoko. Kurde, jeszcze mi buta sprzedał. No to masz, cyk, w główeczkę. Gościu w ogóle ma danger, więc okej, jest, nóżka, czy będzie? Kurde, no piksel dosłownie mu został, ale no, jest Blazin, lecimy.
Albo można też poddać, jasne. Pierwsze chyba poddanie będzie moje, co? Spider win, yeah, pokaż mu jeszcze więcej, tak jest. Machaj tymi paluchami i czym prawdziwy gangsta. Angel, ty już tam pewnie posikała się z radości, że już jednemu wklepałeś. Spider. Okej, okay, continue. Żadny continue, najpierw tu trzeba się dopompować troszeczkę. Wypadałoby. Capone, okej, okay, teraz by był Capone. Lecimy, lecimy. Całkiem spoko wygląda ta oprawa, nie? Ten drink i tak dalej. Niby takie, nazwijmy to, gale uliczne, czy też takie, no, walk takich... Czy słowo zakazane jest to odpowiednie? No ale no, ładną tutaj całkiem odprawę mamy, nie? Okej, okay, Capone, oczywiście jest to gościu, który wraz z Norigą, tak, utworzyli ekipę CNN. Capone and Noriga razem sobie tworzyli. Podoba mi się design w ogóle tego łebka. I zwróćcie uwagę właśnie na design tego gościa. Czyli wiecie, ta taka kurtka, moro spodnie. Co ciekawe, na przykład Noriga w Fight for New York, czyli kontynuacji, można powiedzieć, że przejął po nim strój. Tylko że ten strój jest taki jaśniejszy i też jest spoko. Nie wiem, podobają mi się takie, takie ciuszki. Ciągnie mnie do wojska. Chodzi na to. Nieważne. Capone ma dość jeden ciekawy ruch, mianowicie jestem ciekaw w ogóle, czy on to wykona. Ale no zobaczymy, na razie tego nie robi. Chodzi mi o to, że ma coś takiego, że nas obala i cały czas dosłownie napierdziela po łbie. To nie kojarzę, żeby jeszcze jakaś inna postać to miała. A jeżeli ma, no to sorry. Ale no mówię, nie kojarzę, żeby ktoś jeszcze to miał. Faktem trzeba uważać, bo tutaj gościu pasek ma, więc fajnie by było go... No dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Fajnie by było troszeczkę gościa tutaj tłuc i tak dalej, żeby ten paseczek mu minął. Jeszcze mnie tutaj, kurde, nie daj się, nie daj, tak jest, łokciem go tam. Ekstra. Walk it znowu, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, roll break, kurde, dupcia trochę. Cyk, obrotóweczka, no to jakiś rzucik. Pyk, w główkę, tak jest. Budzimy się, budzimy, budzimy. No i lecimy. Jep! Jest danger, tylko no, ja gościa nie przyłożę, nie ma takiej opcji. Się tu obkręcił na łapie, ale roll break, kurde. Chciałbym, żeby ten rzut właśnie wykonał, bo on fajny jest, fajnie to wygląda. Taki brutalny strasznie, no ale no troszeczkę ten Capone dostaje w pierdziel. Nie ma, nie ma, nie ma, przechwyt, kurde. I dawaj łapkę, dawaj rękę, dawaj rękę. Dawaj rękę. O ty! No w krocze to tylko wali ten. Same cieniasy walą w krocze. Walczy jak facet, normalnie. O, rzucik wszedł, dobrze. Dobrze, dobrze, bo cały czas tutaj skupiam się na tej rączce. Już tam połowa paska rąsi minęła. O ty kurde, akrobatyczny ty dziadzie, cyk, masz kurde. Będzie przechwyt, jasne. Rewersal, jasne, jasne, jasne. O ty, o ty. Myk.
Chyba Rowbreak, co? Czy... A nie, coś tam zdążę go połamać. Cacy, cacy, cacy. Jakiego uppercuta sprzedał. I cyk w główkę. No i dawaj, rąsie. No już tam chyba połowa dokładnie równo jakoś będzie. Spoko. Yes sir, you begin. Fajna nutka, ale ona dopiero pojawia się w Fight for Nowy Jork. Ma danger, znaczy już nie, miał przez chwilę. No staram się wyrywać te właśnie wszelakie rzuty, przechwyty i tym podobne, ale no kurde, dziadyga nie daje. O, jest danger, dobra. Tak jest, pasek napełniony przez stałcik. Nie da ci tylko bić, nie da ci tylko bić. I cyk, tak jest, rewersa, elegancko, o to chodzi, proszę państwa, cyk, dobra. No dosłownie, no, ze dwa piksele, ale chociaż może przełożonko wejdzie. Aj, nie. Kurde, no daj się rzucić. Cyk, dobra, jest. Trochę go może jeszcze obić, bo nie wiem jak to tam ze zdrowiem stoi. O, jest danger, tylko daj się złapać. Fuck. Tak jest, rzucik, żeby mu właśnie dangera zrobić. Podnieść dziada. I lecimy, dobra, mamy to. Yeah. O to chodzi. Yeah, tak jest. Niestety time bonus nie wejdzie. A szkoda. No i standardzik. Ulepszyć wszelakie statystyki, żeby być jeszcze większym kozakiem. No i kto następny? VC. VC, lepiej znany jako VC, William L. Calhoun Jr., amerykański raper, członek formacji hip-hopowej Westside Connection, czyli wiecie, Westside, zresztą gościu nawet pokazuje geścik, kiedy mieliśmy ten jego obrazek podczas wczytywania właśnie waleczki. Przypisuje mu się przynależność do gangu Crips. Taka też ciekawostka. Z takiego chyba kawałku, z którego ja go kojarzę najbardziej, no to będzie The Streets ze Snoop Doggiem oraz Nate Doggiem. Czyli taki mocne fity. Ale no dobra, lecimy. Nie ma co tutaj. Nie ma co tu gadać. W ogóle fajną opaskę masz na nóżce. Bandamę. W zasadzie. Gościu też jego takim znakiem rozpoznawczym jest taka ta broda. Taki ten warkoczyk jakby. Na brodzie. Proszę, już jest paseczek napełniony. Ekstra. Chodź. Pyks. Tak jest, wbić mu danger dopiero wtedy. Wtedy właśnie wykonać ten blazing. To jest właśnie pomysł. I... Kurde. Łatwo. No sorry WC, ale no spuściłem cię jak wodę w kiblu. Następny. Świetnie, nawet wszystkie bonusy weszły, jeżeli chodzi o czas i tak dalej, więc będzie więcej money.
Tak jest, grappling sobie załadujemy. Czy na coś jeszcze tam stać nas? Nie. Okej, dobra, lecimy dalej. Ghostface Killia. Ghostface. Jeżeli chodzi o pana Ghostface'a, no to oczywiście. I'm a ghost, man. I can't get broke. I'm a ghost, man. Amerykański raper i jest członkiem właśnie hip-hopowej grupy Wu-Tang Clan wraz właśnie z wcześniej walczącym Mefem, Method Manem. Pamiętam, Mef kiedyś dostał ciekawe pytanie, kto jest tak jakby głową. Czy on jest głową, czy, albo czy może powiedzieć, kto jest głową właśnie Wu-Tangu, i on właśnie tam króciutko powiedział, że Wu-Tang właśnie nie ma takiego typowego przywódcy, a jeżeli miał już by się wybierać, kto miałby nim być, no to oczywiście Reza by miał nim być. I co ciekawe, właśnie Reza z Ghostface'em razem zamieszkiwali i jako, że mieszkali sobie razem, no to też coś tam tworzyli, jakieś wszelaką muzykę. I takim chyba najlepszym kawałeczkiem dla mnie, jeżeli chodzi o Ghosta, no to będzie Conditioning. Taki chyba traczek. Raz, że nowszy, to chyba będzie 2019 rok. Ale tak jakoś chyba najbardziej mi się. Nie mówię, że te starsze, czy to z Wu-Tangu, czy z jego solowych albumów są złe. W ogóle gościu ma ciekawy design, nie? Chociaż tutaj, w tej grze, jeszcze ten design jest taki wiecie, spokojny. Ale w Def Jamie Fight for New York, jego design, wow, paluszki lizać. Widać, że jest kozak. Gościu ma w ogóle ciekawe alter ego, czy też drugi pseudonim, czyli Tony Stark. Zresztą ogólnie dużo raperów ma wszelakie takie właśnie drugie ksywki alter ego. Cyk, tak jest, przychwycik wszedł, elegancko. No ale jak już widać, właśnie w tym turnieju mamy tak typowo stricte właśnie raperów, także to jest też spoko. Nie mamy jakichś takich kajtków typowych do bicia. Także git, git, git. Dawaj łapkę. Łańcuch masz ciekawy. Tylko tak z boku to... to wygląda jakby ten łańcuch był taki, wiecie, wycięty z papieru. Ach, ta graficzka. Aj tam, czepiam się, wiem. Dobra, jest ten. Blazing, elegancko. Trzeba cię podnieść, misiu kolorowy. O ty kurde. Rzucik, rzucik albo jakiś cios czy coś, żeby zadać ci wszelakie jakieś obrażenia, żebyś miał ten danger. I lecimy. I myk, pyk, lądowanko. O, jest premia czasowa, więc spoko. Będzie więcej hajsu, więc będzie można sobie władować wszelakie umiejętności. Gites, git, git, git. Lecimy, następny. Ho, ho! Finałowa waleczka! Dzień dobry! I ta muzyczka Redmana. Ja. I took your precious little bitch and made her mine. Now there's nothing left to take. So I'm just going to kill you. Go to hell, D-Mob. Cipcia się postawiła łysemu. O. O kurde. No i lecimy, kurde. Manny się wstawił, cipcia się wstawiła. Manny się postrzelił swoją drogą. Słabo.
O, to jest fajne, że zaczynamy od pozycji leżącej, bo jak pamiętacie, widzieliście dosłownie przed sekundą, no to filmik zakończył się, że Spider wpadł dosłownie w Dimoba, więc spoko. Dobra, łysy, lecimy z tobą, kurde, pseudo gangsterze, ty. O ty kurde, nie ma takiego bicia, no to chodź, pyk, tak jest. O nie, 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 machaj ty mi, no nie, czemu nie machałeś, kurde. Chodź tu pseudo, kurde gangsterze, ty. Zabiorę ci wszystko, zabiorę ci ludzi, zabiorę ci cipcie, zabiorę ci pieniądze, chociaż głównie Spiderowi pewnie zależy na cipci. No i oczywiście na tym, pewnie Menim. W końcu się gościu wstawił. Więc no, no niby... O kurde, wyrzut fajny. Niby ten... Niby tam... pałką otłuk tego Spidera. Ale no wiadomo, to Dimob maczył paluchy w tym. Można powiedzieć, że kupił sobie Menego. Chodź tu, misiu, chodź, 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 chodź. Nie ma, bloczek, bloczek. O kurde. Ale Chopa sprzedał na klatę takiego. O kurde. Jak na takiego kurde byczka, to całkiem gibki jesteś, ci powiem. Cyk, przerzucik. O, nie pykło? Pyk. Obaj mamy całkiem dużo tego paska. Ale no ja tutaj teraz rzucik wykonuję. Pyk. O shit. I cyk. O właśnie, 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 właśnie. Trzeba częściej blok wciskać, jak i ten przechwyt. Dobra, wstawaj, misiu. Lecimy. Zium, samoloci. No jak już widać, gościu jest całkiem wytrzymały. No w końcu pamiętajcie, jest to finałowa kurde walka, ja pierdykam. Emocje jak na grzybobraniu. Yeah. O, cyk, tak jest, przechwycik. O to właśnie chodzi, bang, bang, bang. Nie ma takiego bicia. Jazda, dawaj łapę. Chociaż przy jego stanie zdrowia, no zwróćcie uwagę, że tam trochę go obiłem, tak? Jeszcze dostał... Blazinem i całkiem sporo zdrowia ma dziadyka śmierdzący, więc no może spróbować też wykonać jakieś submission, tak? Połamać go czy coś. Będzie to miało jakikolwiek sens. O ty kurde, co mnie z laczka tu traktujesz? Nie ma takiego picia. Jep! Łokieto. Łam gnoja, łam kurde. Ile fabryka da? Ja pierdykam, ile ja w ogóle mu zabieram zdrowia. Jeżeli chodzi o wszelakie submyszyny. O kurde. Ciekawy rzucik. No nie no, tak to nie można, tak nie można, tak nie można, tak nie można. Spider ogarnie się. No dobra, tak jest, plaskacza w łeb. Na ogarnięcie i jazda. Cyk. Nie. O kurde, złapał jak taką, jak taki worek kartofli. No ale nie, no też jest byczek, tak? No widać, to no kurde, no boss gry w końcu, ale tak go można nazwać. No, no ostatni champion, boss, dyrektor, kurde, dosłownie. Nieważne kim jesteś, trzeba ci po prostu spuścić w pierdol i tyle. Łysy. Za to, kuźwa, że posłałeś trzech na mnie. Kuźwa. Uwierzcie mi, że ta walka... No nie, jak przechwyty robi dziadyga śmierdzący. Ale uwierzcie mi, że tamta walka trzech na jednego... Straszna, nie? Jazda, jazda, dawaj tą łapkę, dawaj. Łam mu dosłownie jak patyka. Patyka, patyk. Mniejsza. Cyk, rzucik. Tak jest, tak jest, tak jest. I rączka, cyk. Jedziemy, 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 jedziemy.
Chodź. Co ty se łysy wyobrażasz? No nie, kurde, znowu mi tego chopa takiego sprzedał na klatę. Aj, no niby się złapałem tych linek, ale no co z tego? O, tu by się przechwyt przydał, ale no niestety, no, tarmosi mną jak workiem kartofli. Zostaw mnie w spokoju. DDT? O kurde, jest danger, niedobrze, on jeszcze pasek ma zaraz, ja pierdykam. Trochę go obić, żeby ten pasek, albo zająć go czymś, o właśnie, dawaj rączkę. No wytrzymały gnój, nie? Naprawdę. Łokieć, fuck, ma pasek, a ja mam danger, fuck, o nie, shit, nie. Dobrze, Spider, kuźwa, jedziemy, let's go, dobrze, tak jest, o to chodzi, nie, przestań mi te przechwyty robić, dziadzie śmierdzący, kuźwa, łysolcu, ty za 5 zł, spierdzielaj. O kuru. Przeżyłem, a wydawało mi się, że danger miałem. Ale przeżyłem, żyję, w sensie, no, dostaję wpierdol, wiem o tym, ale dalej gramy, kurde. Nie mam łysy takiego bicia, będzie comeback, dobrze, machaj tymi szkitami. Nie ty. Kurył. Ach. Jazda, dobrze, odepchnięcie i cyk go to po tym łysym łbie, tak jest. I rączka. No chyba najlepszym sposobem będzie tu poddanie, ale widzę, że gość już ma danger, więc spoko, trochę dostał też w pierdziel. Wypierdzielaj, kuźwa. Cyk. I rączka, będzie row break. O, nie ma row breaka. Elegancko. Grubas nie umie się przesuwać. Nie no, aż tak gruby nie jest. Bardziej jest masywny, nie? Wiecie o co chodzi, ale no mniejsza, no. Żeby tylko nie próbował mnie przyłożyć, bo może być kiepsko. Tak w ogóle patrzę sobie na punktację, to kurczę, no, dużo mu nie brakuje. Ale piznął, ja pierdykam. Spider, musisz. O kurwa, z pirkiem wjechał. Nie, żadne łamanko, ale nie, dobra. Nóżka, jeżeli chodzi o jej zdrowie, jest całkiem spoko. I ręce. O ty kurde, znowu zlaczka. Nie ma takiego bicia, ty. Co, myślisz, że założyłeś koszulkę do bicia żony, to ci wszystko wolno? O kurde, głowa. I znowu pasek zaraz będzie miał. Nie, niedobrze, bardzo niedobrze. Cyk, trzeba cię tutaj... Dawaj rączkę. To jest sposób na niego, żeby go wykończyć. Właśnie trzeba mu submission zrobić, bo dużo tam zdrowia nie zostało, więc spoko. Pyk. Pasek coraz większy. Tak jest. I rączka, dawaj rączkę. Myślę, że jeszcze dwa razy mu połamiemy łapkę i będzie spoko. Balaszkę mu założymy. Kuźwa, nie dać się. Dobra, już tego paska tak nie ma, więc spoko. Dawaj rączkę, tak jest. Cyk, kolanko i łapkę dawaj. Odklepał niczym kuźwa Najman. Klep na, ma ten, matę. Dobrze, nawet możesz mnie w tyłek klepnąć. Tak jest. Jest! Dobrze, klep kuźwa niczym Najman. Tak jest, nawet do niego podobny jesteś. What? Tak jest, idziemy do swojej dziąchy. Elegancko, kurde. I o to chodzi. Mamy pieniądze, mamy dziąchę i mamy w miarę spoko ziomka, który się wstawił za nas. Tak jest, oczko mu puszczamy. Jest gituwa, typie, jest spoczko. Potem pogadamy, call me maybe. Najpierw trzeba się zająć tutaj towarkiem ciepłym. Mrr. Spoko. Tak jest, everybody, mef lecący w tle. O!
Tylko zastanawiam się teraz, czy to w obróbce jakoś nie wyciszyć, albo w ogóle nie wyłączyć, żeby YouTube się o to nie przypierdzielił, bo YouTube lubi się przypierdzielać o takie właśnie rzeczy. Dobra, mamy napisy końcowe. Bang! Jaram się, bo to jest mój chyba drugi albo trzeci raz tak naprawdę, jak przeszedłem tą grę. Więc no, Fight for New York dużo razy więcej przychodziłem, ale no nieważne. Musicie poczekać na Fight for New York, bo no troszeczkę serii planuję, jeżeli chodzi o napierdzielanki, więc no cierpliwie musicie czekać, oby tylko czas pozwolił po prostu i starczyło siły, energii i w ogóle. Okej, okay, gierkę oceniam na, w porządku, jest naprawdę git. Przede wszystkim to, że mamy raperów, którymi możemy się trzaskać, tak? Mamy system taki typowo wrestlingowy, nazwijmy to, tak? Co to tam jeszcze było? No, niesamowite ruchy, tak? I nie mamy jakichś raperów takich wziętych z dupy, tylko naprawdę takich serio klasycznych raperów. Mev, Redman, Ludacris, DMX, Rest in Peace Baby, Ghostface, VC, Noriega, Capone. No, masa. W ogóle, co ciekawe, jak dobrze pamiętam, w wersji japońskiej, w sensie wydania azjatyckie, może tak to powinienem nazwać, mamy dwóch raperów jeszcze z Japonii. No, my akurat w tą wersję nie graliśmy, graliśmy typowo europejską, więc tych łebków nie będziemy mieć. Więc. Ale no, przyjemnie mi się w ten tytuł grało. Fajnie go wrócić po tylu latach, odświeżyć sobie go. Mam nadzieję, że wam ta esterika się podobała, że w miarę byłem komunikatywny przede wszystkim. Bo czasami trochę bełkotałem takie wiecie, nie, o co chodzi. Dobra, z mojej strony to było na tyle. Ja byłem Nero, jeszcze raz mam nadzieję, że esterika wam się podobała. Fajnie, że mamy coś zakończonego. I co? Można rozpocząć kolejne seryjki. Także no, dzięki, miłego dzionka wam życzę, czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądacie. Na razie, cześć i yo!